zamów, a potem poczekaj. Bóg i człowiek są nierozłączni. Wszyscy jesteśmy członkami boskiego ciała, uczestnikami boskiej natury. I nie możemy być rozdzielani. Jesteśmy jednością. I w piśmie możemy znaleźć potwierdzenie tego, co właśnie powiedziałem. I teraz zacytuję fragment z 64 rozdziału Księgi Izajasza. O Panie, Tyś naszym Ojcem. Ty jesteś naszym garncarzem, a my jesteśmy gliną w Twych dłoniach. I teraz posłuchajcie uważnie. Słowo tłumaczone jako Pan to jestem. To jest nasz Ojciec. I Ty nie możesz odłączyć tego jestem od siebie samego. A słowo tłumaczone jako garncarz to wyobraźnia. I On nie użył tu słowa garncarz, tylko nasz garncarz. A więc o Panie, Tyś naszym Ojcem. Ty jesteś naszym garncarzem, a my jesteśmy gliną w Twych dłoniach. Nie jesteśmy wytworem niczego innego niż nas samych. I te pojęcia są wymienne. Pan, Ojciec, garncarz, wyobraźnia. Bo garncarz to określenie na wyobraźnię, która wytwarza lub też odlewa z formy, uchwala i ustanawia. Bo powiedziano nam, rozmawiaj ze swym sercem, leżąc w ciszy na łóżku. A jeśli wiemy, że wysłuchuje tego, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. To nie jest ktoś inny. I czy ja mogę mieć wtedy takie zaufanie w stosunku do samego siebie? Czy mogę już tej nocy rozmawiać z moim własnym sercem, na łóżku, w ciszy, wiedząc o tym, że słyszę to, co sam zrobiłem i wiem dokładnie, co ja zrobiłem, to czy mogę pokładać zaufanie w tym? A przecież nie ma innego Boga, nie ma żadnego innego Pana, do którego mógłbym się zwrócić. W Księdze Jeremiasza czytamy, mój lud zapomniał o mnie, paląc kadzidła fałszywym Bogom. I teraz spójrzmy na początek tego rozdziału. Słowo Pana dotarło do Jeremiasza, a słowo Jeremiasz znaczy Jehowa powstanie, co też sugeruje nam, że on jeszcze śpi i nie przebudził się. Zstąpiłem więc do domu garncarza i on pracował tam na swym kole i miał w swych rękach naczynie, które z gliny robił, a które to było popsute, więc przetwarzał je na takie naczynie, które wydawało się być dobre garncarzowi. I odkryliśmy już, że garncarz to moja własna wyobraźnia i ja wchodzę do domu garncarza. I powiedziałem też, że on jest naszym ojcem, czyli gdzie ja wchodzę? Do jakiegoś małego domku, gdzie jest jakiś człowiek i wyrabia coś z gliny, chociaż on wyrabia coś z gliny, ale tą gliną jesteśmy my. A on jest moją własną wyobraźnią. Ja wtedy zwracam się do mojej wyobraźni i zastanawiam się, jako kogo dziś sam siebie wyobraziłeś. Kogoś, kto jest załamany, bezrobotny, zwolniony? Co w tym danym dniu ulepiłeś w domu garncarza? Bo garncarz jest Twoją cudowną ludzką wyobraźnią. I tego właśnie dnia, jaką koncepcję siebie utrzymujesz? I to zależy całkowicie ode mnie, bo nie ma nikogo innego, do kogo mógłbym się zwrócić. Zwracam się jedynie do siebie, czyli do garncarza. I to jest jedyny Jehowa, jedyny Bóg, jedyny Jezus. Blake, zapytany, co sądzi o Jezusie, odparł. To jest jedyny Bóg, ale tak samo ja i Ty też. Jezus to przebudzony Bóg i gdy śpi, to jest to wtedy Jeremiasz, bo on powstanie, a gdy powstanie, to jest przebudzonym Bogiem. I ja pójdę. Znając historię, będę szedł dalej. I chociaż wciąż śpię i nie jestem w pełni świadomy, że jestem tą istotą, o której jest mowa, to ja spróbuję i sprawdzę to. I pójdę do domu garncarza, a on jest moją wyobraźnią. I co ja sobie takiego wyobrażałem tego dnia? Czy to, co miałem w dłoniach, było popsute? Czy też to było coś, o czym myślałem z miłością i chciałbym to zachować i urzeczywistnić jako stan w moim świecie? Czy też może poprawię to, zmieniając w coś innego? Cóż, jeśli mogę to ulepszyć, to ulepszę to, bo nie ma nikogo innego, do kogo mógłbym się w tej sprawie zwrócić. Muszę udać się do mojego własnego serca, będąc w łóżku. I gdy zrobię to, do czego zostałem wezwany, uciszę się i zaufam temu całkowicie, co zrobiłem. Jeśli wierzę w to całkowicie, to musi się to spełnić, bo nie ma żadnego innego stwórcy. Nie ma innego stwórcy na świecie. Jedynie Twoja cudowna ludzka wyobraźnia, a ona to
nieśmiertelny ty. I ona nie przestanie istnieć, gdy ty zdejmiesz ten maleńki ubiór, który włożyłeś dla celów kreacji. A w swoim czasie zdejmiesz go. I niezależnie, czy świat nazywa to samobójstwem, czy też nie, ale każda śmierć jest samobójstwem. Ponieważ nie ma nikogo innego, kto mógłby zrobić to za mnie. Nawet jeśli ktoś strzeli do mnie. Nieważne, co ten ktoś by mi zrobił. To tylko ja sam. Ponieważ wszyscy jesteśmy uczestnikami boskiej natury. Wszyscy koegzystujemy z Bogiem, a Bóg i człowiek są nierozłączni, są jednością. A więc ja nie mogę zwrócić się do kogoś innego. A mimo to, przez swoją ślepotę zapalam kadzidła fałszywym Bogom. Dlatego jestem wzywany, by uspokoić się zupełnie i by wiedzieć, że ja jestem Bogiem. I to oznajmiono nam w 46 rozdziale. Uspokój się i wiedz, że jestem Bogiem. Ja zabijam i ożywiam. Ja ranię i leczę i nikt nie wymknie się z mych rąk. I w księdze Amosa napisano: czy w mieście zdarzy się nieszczęście, którego Pan by nie uczynił? I teraz już wiemy, kim jest Bóg, więc wszystkie straszności tego świata, które spadły na nas, to wszystko to Bóg uczynił. Ale kim jest Bóg? Jest twoją cudowną ludzką wyobraźnią. Tak, i nawet te trzęsienia ziemi, wulkany, każdą straszną rzecz w tym świecie, ale także i te miłe, cudowne rzeczy. Wszystko to sprawiła nasza cudowna, własna wyobraźnia. Bo ona jest Panem Jehową. I to jest jedyny Bóg. I nie ma żadnego innego Boga. I teraz myślisz, że to jest ateistyczne. Możesz tak pomyśleć, ale nie sądzę, że tak zrobisz. Ale świat, który nie obstaje przy tej koncepcji, może tak pomyśleć. Ale ja powiem ci o tym upadku, że my nie upadliśmy, ponieważ popełniliśmy jakąś pomyłkę. To było celowe zstąpienie świadomości na ten poziom w takim celu, by dowieść naszej własnej mocy stwarzania. Także faktycznie mogliśmy zejść w ten świat i stawić czoła śmierci, która wydaje się wieczną śmiercią, i zwyciężyć ją. Nie udając, że umieramy, tylko naprawdę umrzeć. Widząc tak, że wszyscy umierają wokół nas i ciągle potrafić to przezwyciężyć. Ale zanim zeszliśmy w dół, to mieliśmy już plan. Przygotowaliśmy sami dla siebie powrotną drogę i ta droga przedstawiona jest w Piśmie. I mówię o tym każdej nocy. A nikt nie może tak naprawdę zobaczyć prawdziwego ciebie, tej prawdziwej istoty, którą jesteś. Widzą maskę, którą nosisz, ale nie istotę, którą naprawdę jesteś, bo nie da się jej zobaczyć śmiertelnymi oczami. Jego chwała jest całkowicie ukryta przed śmiertelnymi oczami, ale ty dostąpisz jej, gdy ujrzysz Syna. I ten Syn jest sumą wszystkich doświadczeń na tym świecie. I On stanie przed tobą i wtedy będziesz wiedział i pamięć powróci. I On stanie przed każdym z tego świata i pamięć będzie wracać. Finałowa kurtyna opadnie na wszystkich i wszyscy będziemy braćmi, jakimi też byliśmy, zanim ten świat powstał. Każdy zostanie wychwalony i każdy otrzyma z powrotem chwałę, którą on rozmyślnie i świadomie oddał, przyjmując ograniczenie tych ubiorów, które teraz nosimy. Nieco przed czwartą wczorajszego ranka rozmawiałem z trzema, można by założyć, mądrymi osobami z wykształceniem medycznym i oni próbowali mi coś tłumaczyć. Ja powiedziałem: dokładnie, rozumiem wasze intencje, ale dla mnie jest to czysty nonsens, to po prostu głupota. Potem w moim umyśle pojawiło się coś, co napisałem niezliczoną ilość lat wcześniej, zanim ten świat powstał i jest to zapisane w Biblii, bo moja pamięć powróciła, a oni byli tacy mądrzy, tak bardzo dojrzali. Ja powiedziałem wtedy: o ile nie staniecie się jak dzieci, nie będziecie mogli wejść do Królestwa Nieba. I oni wydawali się być zdumieni. Ja mówiłem dalej: jestem na tyle inteligentny, żeby zrozumieć, co chcecie mi powiedzieć. Ja rozumiem każde słowo, które do mnie mówicie, tylko że ja ich nie przyjmuję. Ale z kolei małe dziecko może nie rozumieć, co ja chcę mu powiedzieć, ale ono mi ufa, pokłada we mnie swoją wiarę i powie: ja wierzę. I o ile wy z tą całą waszą tak zwaną mądrością z tego świata, z tego zewnętrznego, świadomego świata, nie będziecie potrafili odrzucić tego i uwierzyć w tą historię, którą wam przedstawiam i to, o czym mówię wam, że sam doświadczyłem, to w waszym obecnym świadomym stanie nie przyjmiecie tego. Musicie odmienić się zupełnie i stać się niczym dziecko, by w pełni to zaakceptować. Bo jeśli ja powiem ci o narodzinach innego rodzaju niż te, które znasz, to ty przedstawisz mi wtedy wszystko to, co ja określam jako bzdurę. Tak jak ta lekarka zwrócona przeciwko mnie, którą spytałem: to ma być twoja terapia? Pozwól, że powiem ci, że to jest głupie.
Nic mi nie dolega, to po pierwsze. A po drugie, ta twoja terapia jest po prostu głupia. Gdybyś tylko posłuchała mnie przez chwilę o tym, co ci mówię, a czego twój racjonalny umysł nie jest w stanie przyjąć. Ale byłoby inaczej, gdybyś stała się niczym dziecko. Mój siostrzeniec niedawno wrócił z Tajlandii. Ja opowiedziałem mu tą historię, a potem spytałem. Wierzysz w to, Roger? Tak. On w to uwierzył. Mimo, że nie rozumiał, o czym ja w ogóle mówię, to zaufał mi i dzięki temu zaufaniu uwierzył w to. A w ten sposób Blake napisał do swojego przyjaciela Samuela Palmera. Mógłbyś zobaczyć to, co ja widzę, ale nie zaufałbyś temu ani nie kultywował. A jedyne, co masz do zrobienia, to po prostu wypracować wyobraźnią stan wizji. I gotowe. Wszystko jest już zrobione. Więc możesz zobaczyć to, co ja widzę i robić to, co ja robię. Jedyne, co powinieneś zrobić, to wypracować swoją wyobraźnią stan wizji i to już jest zrobione. Jesteś obdarzony konkretną zdolnością. I on powiedział tak. Ja też mam tą zdolność, tylko że ja to kultywuję. Mam tą zdolność i ty też masz tą zdolność, ponieważ jesteśmy jednością. Jezus, tak, to jedyny Bóg, ale tak samo i ja, i ty. Jezus to przebudzony Bóg. Ja mówię ci z własnego doświadczenia to, że On śpi we wszystkich. Nazwij Go Ojcem, nazwij Go Józefem, który śpi. On jest śniącym i gdy On się przebudzi, to jest to Jezus. I Jezus, który nazywa siebie Synem, jest jednością z Ojcem, ale teraz Ojciec jest przebudzony. I na końcu jest tylko Bóg, jest tylko Ojciec. Ja powtarzam ci, że twoja własna, cudowna ludzka wyobraźnia jest Bogiem. Nie jest podobna do Boga. Ona jest Bogiem i nie ma żadnego innego Boga. Ty nie możesz się od tego odłączyć ani na chwilę. Gdy tak robisz, to zapalasz kadzidła fałszywym Bogom i tworzysz wszystkie te rzeczy na zewnątrz siebie i czcisz je. A to nie Bóg. Ja mówię o nieśmiertelnym tobie. O tym tobie, który nie może umrzeć. To jest jedyny Bóg. Pewny tego, że może przezwyciężyć śmierć. Także oddaje swoje piękne, swe chwalebne ciało, by włożyć takie jak to fizyczne ciało i stać się posłusznym śmierci, nawet śmierci krzyżowej i wciąż móc ją przezwyciężyć. I powiem ci, że nikt nie upadnie. Wielu będzie wątpić, ale nikt nie zazna upadku. On zostawi 99 tych, którzy się przebudzili i pójdzie na poszukiwania tego jednego, który wciąż śpi. Ja ani na moment nie mogę spocząć, gdy któryś z moich braci nie został zbawiony. Świat może w to nie wierzyć, może o tym nie wiedzieć, ale to jest prawda i ponowne przebudzenie wyobraźni jest tym, czego cały ten świat tak bardzo pragnie. To duchowe wydarzenie, przez które doświadcza się ukoronowania i zbawienia. To wielkie wydarzenie, które naprawdę wieńczy to doświadczenie. Bez tego zwieńczenia, czymże byłoby to całe doświadczenie? To jest przebudzeniem tej istoty, która celowo zasnęła, by doświadczyć tego, ponieważ ta moc jest tak wielka. Bo jeśli on nie zrzekłby się swojej własnej mocy i swojego chwalebnego ciała, to czy to byłoby dla niego jakimś wyzwaniem? On musiał oddać to całkowicie i przyjąć na siebie wszelkie ograniczenia i słabości związane z byciem człowiekiem. Ale ta istota, która teraz śni w człowieku, jest jednością z Bogiem. I to jest Bóg. To jest Ojciec. Nasza wyobraźnia to Ojciec, nasza wyobraźnia to jest Pan i szukając Ojca, ja szukam mojego własnego ja. I gdy Go znajdę, to znajdę Go jedynie za pomocą tych środków, które przygotował On już na początku, zanim ten świat powstał, a to był Syn. Bo skoro ja jestem Ojcem, to musi być też i Syn. Więc ja ustawiłem to na samym początku. To, że kiedy przejdę przez wszystkie doświadczenia, które od zawsze miałem na tym świecie śmierci i rozpadu, to gdy wydostanę się z tego, to scali się to w jedną postać. I to będzie owoc wszystkich moich zmagań i to będzie mój syn. A jego imię to Dawid. Więc gdy spotkam Dawida, nagle wszystko powróci. I to jest moja pamięć. To, co oddałem, powróci, a on stojąc przede mną nazwie mnie ojcem. Ja jestem Jego Panem i jestem Jego Ojcem. Ja wiem, że Nim jestem i On też wie, że to ja Nim jestem. I to jest korona, która odkupuje te doświadczenia. Te wszystkie horrory, przez które musiałem przejść. Bo to ja sam grałem wszystkie role. Ani jednej roli nie pominąłem. Tak, byłem złodziejem i sędzią, mordercą i mordowanym. Odegrałem każdą rolę w tym świecie i dlatego to ja dziś naprawdę mogę powiedzieć Ojcze, mając na myśli siebie, wybacz im, bo w tym stanie snu nie wiedzą, co czynią. Zostaw ich takimi, jakimi są. Ale opowiadaj ciągle tą historię. Jak wiele razy, Panie? 70 razy po 7. Mów to. I mów do momentu, aż to przedostanie się i wstrząśnie śniącym, który jest w tym, który Ciebie słucha.
I on powiedział: o ile nie odmienicie się i nie staniecie się jak dzieci, nie możecie wejść do Królestwa Nieba. Więc całe to ludzkie wykształcenie, wszystkie te nazwy, którymi się tytułujemy, one wszystkie przysypują nasz umysł i uniemożliwiają nam stanie się podobnym do dziecka. Tego, co ci mówię, nigdy nie mógłbym odkryć za pomocą rozumu. Nigdy nie znalazłbym tego w książkach. To jest w Biblii, ale ja tego nie widzę, zanim to nie nastąpi. A teraz dzielę się z wami tym, co już jest w Biblii, ale o tym nie wiedziałem, zanim sam tego nie doświadczyłem. A gdy już tego doświadczyłem, to zacząłem naprawdę przeszukiwać Pismo, by odkryć to, co zawsze tam było. Gdy czytałem ten wers: Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, naszym garncarzem. To słabo to pojmowałem. Zawsze myślałem, że chodzi o coś zewnętrznego. Ale potem doszukałem się tego, że garncarz oznacza wyobraźnia, odlewać formę. Ale to słowo to nie garncarz, tylko nasz garncarz. A więc nie wyobraźnia, tylko nasza wyobraźnia. Tyś naszym garncarzem. Chodzi tu o Pana, a to słowo to Jehowa. I zamiast słowa Jehowa wypowiadane jest słowo Adonaj, czyli to jest nazywane Panem, określonym w Piśmie jako samoistniejący, wieczny, nie mający początku ani końca. To jest Bóg, jedyny Pan i On jest Ojcem, ale On jest naszym Ojcem, a naszym Ojcem jest nasz garncarz. Ja odkryłem naszego garncarza jako naszą wyobraźnię, a więc ja jestem moim własnym Ojcem. Ale ja tego nie wiedziałem. Skąd miałem wiedzieć, że ten ojciec jest ojcem Dawida? Bo Dawid powiedział: oto dekret Pana. On powiedział do mnie: tyś mym synem, dziś ja ciebie zrodziłem. Ale kto czytając to, chociaż przez chwilę miałby tą myśl, że on mówi o mnie? Mówi o tobie? O tym, że my jesteśmy tym ojcem, który powiedział do Dawida: tyś mym synem. A potem następuje bardzo głęboki sen. I myślimy te wszystkie straszności z tego świata. I potem przychodzi ten moment w czasie, że ja wzywam siebie z głębi, bo to ja jestem ojcem, jestem Panem i ja wzywam mą istotę. Ja się budzę, tak jak to przewidziałem w tym konkretnym momencie czasu, po tym jak odegram wszystkie te role. Ale jak długie, wielkie i rozległe będą cierpienia, zanim odnajdę siebie, długo by mówić. I powiedziano nam, że nikt nie zna syna za wyjątkiem ojca, ani nikt poza synem nie zna ojca i poza tymi, którym syn go objawi. Bo na końcu on musi go objawić i wtedy ojciec się przebudza. 78 psalm jest przypisany Asafowi. Asaf znaczy zebrać razem i zapisać, wziąć wszystkie rzeczy i zebrać je razem. I on mówi: moje usta wypowiedzą przypowieść, niejasne pradawne opowiadania. Niejasna, pradawna opowieść. Rzeczy tutaj są trudne do zrozumienia. I potem on przechodzi przez całą historię Izraela, jak nazywamy to w Starym Testamencie, i opowiadając tą historię, zaznacza, że to jest przypowieść. On mówi, że to niejasne, pradawne opowieści, które są trudne do zrozumienia. I potem on przechodzi do końca. I co on wtedy mówi? Pan przebudził się ze snu, jak otrząsa się mocarz pity winem. I potem oznajmia, że Dawid jest jego księciem. Dawid jest jego pasterzem dla wszystkich ludzi. Czyli on budzi się jak ktoś otumaniony wcześniej winem. I w tamtym czasie wszystko mogło się zdarzyć. A potem on obudzi się i kogo on wzywa? Dawida. I wszystko to kończy się uwagą o Dawidzie, która to następuje po całej serii przypowieści. A przypowieść to historia opowiedziana tak, jakby zdarzyła się naprawdę. Pozwala ona mocującemu się z nią odkryć prawdziwe znaczenie ukryte za jej słowami. I to jest opowiedziane tak, jakby to naprawdę się zdarzyło. I teraz czytający musi odróżnić fikcję od faktów. Co też to stara się nam przekazać poprzez tą daną opowieść? Ty przejdziesz przez Morze Czerwone, wywyższysz węża na pustyni. On mówi nam o wszystkich tych historiach i potem to się stanie. I Pan przebudzi się, on obudzi się, otrząśnie z przypowieści i odnajdzie sedno. Odnajdzie prawdę i on wezwie Dawida i Dawid stanie przed tobą, nazywając cię ojcem. I radość spłynie na ciebie, gdy spojrzysz na swego syna, który będzie stał przed tobą. I ty nie masz innego dziecka, tylko Dawida. Bo twoje dzieci z tego świata są twymi braćmi. Ja też mam syna i córkę i oni oboje są moimi braćmi w wieczności. Mam żonę i innych braci tutaj i wszyscy oni to moi bracia w wieczności. Bo w wieczności jesteśmy ponad tym podziałem na płcie. Jesteśmy Elohim, a to oznacza jednego złożonego z wielu. Czyli tak, wszyscy jesteśmy bogami, którzy zstąpili na dół. Więc jeśli usłyszysz jutro słowo,
lub myślisz o tym dziś, nie pozwalaj, by umysł zeskakiwał na coś zewnętrznego. Rozmawiaj ze swoim sercem, leżąc w ciszy na swoim łóżku, ale zważaj na to, czy komunikujesz się z nim tak, jak chcesz uformować ten obraz, bo cały wers brzmi: bądź rozjuszony, ale nie grzesz. Zwróć się do swego serca, leżąc w ciszy na swoim łóżku. I tutaj wcale nie jest powiedziane, byś nie był wzburzony. Więc jeśli dzień był wybuchowy, to wybuchnij. Bądź zły, ale nie grzesz. Wybuchnij, ale nie grzesz. A grzechem jest nietrafianie w cel. I w porządku, możesz wybuchnąć. Zrzuć to z piersi, tak jakby to tam było. I teraz weź to wszystko, co w przeszłości wyrzuciłbyś jak zepsute naczynie, którego nie da się naprawić. I zatrzymaj to samo naczynie i przerób je, by stworzyć nowy kształt. Tak, by wydawało ci się, że to, co zrobiłeś, jest czymś dobrym. Więc dzień się kończy. W porządku, to nie był zbyt dobry dzień. Wybuchnij, a potem nie grzesz. Nie pozwól, by słońce zachodziło w obecności twojego gniewu. Zatrzymaj się tam i po prostu przerób to. Co masz przerobić? Siebie przerób. Ty jesteś gliną. To ciało tutaj widzi ten świat w sposób zależny od twojego zakładania odnośnie tego, kim ty jesteś. I ty właśnie teraz to robisz. Pozwól, że podzielę się z tobą pewną historią. Ta pani jest matką i ona jest tu dzisiaj. Ona powiedziała: nasz syn bez przerwy mówi o tym, że chciałby motorower, a ja wraz z jego ojcem nie chcemy, aby miał motorower, ale on ciągle o tym mówi. Pewnego dnia pomyślałam, że teraz mu pokażę i powiedziałem: powiedz mi, Dusty, gdybyś miał swój motorower, to gdzie by on teraz był? On odpowiedział: w garażu. I ona na to: w porządku, jest teraz w garażu. Gdybyś po niego poszedł, to gdzie byś na nim jeździł? A on na to: jeździłbym na naszej drodze dojazdowej. Matka na to: ale nie możesz tego zrobić przez wzgląd na naszych sąsiadów. Wszyscy są zgodni, że nie będą tolerować motorowerów na swojej drodze dojazdowej, a ich droga dojazdowa łączy się z naszą. Więc oni na to nie pozwolą. Gdzie indziej mógłbyś na nim jeździć? No to jeździłbym po ulicy. Ale czy to jest dozwolone? Spytała matka. A on na to: nie wiem, no to zadzwoń na policję i dowiedz się. I on zadzwonił, a policjant poinformował go, że nie może jeździć motorowerem po ulicy. I o to chodziło. I teraz, gdzie jeszcze mógłbyś na nim pojeździć? Na parkingu May. Firma May ma duży parking i tam bym sobie jeździł. Powinieneś mieć pozwolenie, by tak zrobić. W porządku, zadzwoń do firmy May i spytaj o zezwolenie. Więc on zadzwonił do nich, a oni powiedzieli: nie, jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu i nie możemy pozwolić na motorowery na naszym parkingu, bo przez cały tydzień korzystają z niego nasi klienci. I gdy to do niego dotarło, to poszedł na pół godziny do swojego pokoju, a gdy wyszedł, powiedział: zdecydowałem, że tak naprawdę nie chcę wcale tego motoroweru. I wtedy ta matka powiedziała: wiesz, jak często ze mną jest tak samo? Myślę, że czegoś naprawdę chcę, a potem pytam sama siebie, co zrobiłabym z tym po tym, jakbym już to miała? Mam to już i co mam teraz z tym zrobić? I odkrywam, no wiesz, że tak naprawdę wcale tego nie chcę. Powiem wam, że przez 14 lat mieszkałem w jednym mieszkaniu w Nowym Jorku. To było ostatnie mieszkanie, które mieliśmy, zanim przeprowadziliśmy się tutaj i mieszkaliśmy tam niemal 14 lat. To był 7-pokojowy, 2-poziomowy apartament. I nie miałem pojęcia, ile to śmieci przechowywaliśmy tam przez te wszystkie lata. Wezwaliśmy moje szwagierki, 2 siostry, Billy i jej ciotkę i powiedzieliśmy: weźcie te wszystkie rzeczy, i one wzięły 1/3 naszych mebli. Tak jest, weźcie co możecie. To, co zostało, przekazaliśmy kościołowi. Gdy dotarliśmy tu, to żałowałem, że nie oddaliśmy połowy z tych naszych rzeczy, a nawet 2/3. Gdy się wprowadzaliśmy, to nie mogłem znaleźć miejsca na swoje książki i oddałem ponad 400 książek, których czuję, że nie potrzebuję. Ja je przeczytałem i to było częścią mojego wzrastania. A człowiek, rosnąc w tym świecie, wyrasta z koncepcji tradycyjnego zewnętrznego Boga, dorastając do Boga przez siebie doświadczanego. Więc to była część mojego rośnięcia w tym stanie Boga tradycyjnego. I potem ja je zatrzymałem. Ale cóż, może ktoś inny będzie ich teraz potrzebował. Ja dałem mojemu przyjacielowi coś ponad 400 książek, a potem oddałem następne, około 50. I nadal mam za dużo książek. Ty rośniesz i wyrastasz. I dalej rośniesz i wyrastasz. I na tej drodze zatrzymujemy wszystkie te rzeczy. I przez takie 14 lat gromadzimy je. A gdzie je trzymamy? Nie wiem. Pod łóżkiem, czy gdzieś indziej, wszędzie. I wreszcie przychodzi dzień przeprowadzki. I dlatego też, nie chcąc obciążać mojej żony, ale mam nadzieję, że odejdę pierwszy, tak by ona miała tą przyjemność pozbycia się tego wszystkiego, co my teraz mamy. Ponieważ ja nie mógłbym sobie z tym poradzić, naprawdę.
te myśli o tych wszystkich zgromadzonych rzeczach. My jesteśmy już tutaj od 10 lat w naszym obecnym mieszkaniu. I pamiętając, co stało się po tych 14 latach, ogarnia mnie rozpacz, gdy myślę o tym, co teraz mogłoby się stać, gdybyśmy mieli się wyprowadzić tak samo jak wszyscy, którzy muszą się przeprowadzać w tym świecie. Więc ta matka ma całkowitą rację dzięki tej małej lekcji, której nauczyła się wcześniej. Wtedy, gdy chcesz to i tamto, ale jeśli naprawdę bym to miał, to gdzie by to się teraz znajdowało? I potem dochodzę do konkluzji, że tak naprawdę ja tego wcale nie chcę, ale oni muszą to mieć. Ja mam szwagierkę i ona jest teraz wdową po moim zmarłym bracie Lawrence'ie. I ona musi zawsze mieć wszystko największe w naszej całej rodzinie. Na przykład moja siostra, którą stać na wszystko w tym świecie, bo jest najbogatsza z nas wszystkich, ma cudowny sznur pereł. Ale nie, ta moja szwagierka musi mieć jeszcze większy sznur pereł. Coś wspanialszego. I była też podobna sytuacja z małymi diamentowymi kolczykami. I ona musiała mieć największe diamenty. I poszła do swojego brata, który jest lekarzem, i on przekuł jej uszy. Ale zrobił to tak, że te dziurki były za nisko. A te diamenty są tak duże, że one zwisałyby jej aż dotąd. A jeśli mają to być najlepsze diamenty, to nie mogą być mniejsze. I ona tego nie wiedziała. I teraz zamiast je nosić, to trzyma te kolczyki w sejfie. Ale ona musi mieć wszystko, co największe w tym świecie. Ale gdyby tylko znała tą historię, którą zna moja przyjaciółka, i gdyby miała już te kolczyki, które tak chce, to gdzie by one teraz były? Na moich uszach? Tak, bo po to je kupiłam. Ale czy wygodnie by się je nosiło? I o tym już ona nigdy nie pomyślała. I ona ma teraz te dwa kamienie. Gdybym był nią, to oddałbym je komuś, kto chce taki głupot. Ale nie, bo przecież ona nie może się z niczym rozstać. Ja wiem to, ona podróżuje po całym świecie i wszystko trzyma na Barbados. Ma więcej sreber, niż byłoby ci potrzebne, żeby otworzyć sklep ze srebrami. Więcej kompletów naczyń, niż byłoby ci potrzebne, żeby nakarmić 100 głodnych ludzi bez potrzeby wypożyczania jakiegoś naczynia. Ona musi mieć coraz więcej i więcej. I tak dzieje się, gdy ktoś nie myśli o tym, gdybym ja to miał, to co ja bym z tym zrobił? Odpowiem ci o bardzo prostej technice. Nastaw swój umysł na to, o czym mówię ci każdej nocy, na chwałę, która przychodzi do ciebie, co znaczy, że ty się przebudzisz. Gdy się przebudzisz, to masz na własność świat. Nie masz tylko jakiegoś swojego małego domku. Cały świat jest twój, bo świat jest Bogiem i ty jesteś Bogiem, gdy jesteś przebudzony. Cały ten wszechświat jest Panem i ty jesteś Panem. Nie możesz oddzielić tej rzeczywistości człowieka od Stwórcy. Jesteście jednością. A więc pokładajcie całą swą nadzieję w tą łaskę, która spadnie na was, gdy objawi się w was Jezus Chrystus. A Jezus Chrystus to przebudzony Bóg. Więc gdy On się przebudzi, to przebudzi się w tobie jako ty, a nie jako ktoś inny. I wtedy cały świat jest twój i ty patrzysz na niego przez już zupełnie inne oczy. Wszystko widzisz inaczej. Widzisz piękno, którego nikt, patrząc tylko przez śmiertelne oczy, nie mógłby nigdy zaobserwować. Więc gdy dotrzecie do swych domów, to pamiętajcie to, o czym wam mówiłem. A gdy będziecie czytać pismo, to pamiętajcie, że wszystko to jest o was. Więc gdy czytacie: O Panie, Tyś naszym Ojcem, myśmy są gliną, Ty jesteś naszym garncarzem, a my jesteśmy dziełem Twych rąk, to nie zapominajcie o tym, że to są zamienne pojęcia. Moja wyobraźnia, mój ojciec, Pan i ja udam się do garncarza, bo ten garncarz, którego właśnie znalazłem, jest moją własną wyobraźnią. Ja zatrzymam się spokojnie teraz w swojej wyobraźni i sprawdzę, co ja tego dnia zrobiłem, co ja sobie wyobraziłem. A jeśli to, co sobie wyobraziłem w tym dniu, jest popsute i to nie jest coś, co ja chciałbym urzeczywistniać w moim świecie, to ja nie odrzucę tego. Przetworzę to na inne naczynie, takie, które będzie wydawać mi się dobre. Nie możesz odrzucić nikogo. Po prostu przerabiaj ich na inne naczynia, które będą wydawać się dobre. A jeśli ktoś nie przyjmuje tego, przekaż to. To zupełnie w porządku. W końcu oni się przebudzą, a gdy będą przebudzeni, to wtedy są twoimi braćmi. I jeśli to będzie wymagać wieczności, to my poczekamy całą wieczność, by wszyscy wrócili. Bo gdy kogoś brakuje, to jesteśmy wtedy niekompletni. Nikogo nie może zabraknąć, bo Pan składa się z nas wszystkich. On nie istnieje poza nami. My jesteśmy członkami boskiego ciała, wszyscy z nas. I dzielimy boską naturę, tą samą moc stwarzania.
I powiem, że gdziekolwiek poruszasz się w tym ubiorze, który oddałeś, to tam automatycznie tworzy się perfekcja. Nie musisz nawet kiwnąć palcem, by to robić. To jest doskonałe, ponieważ jesteś przyobleczony w chwalebne ciało. Więc już dziś zamieszkaj w tym, czym naprawdę jesteś. I nie oglądaj się na lewo i prawo. Nie pal kadzideł dla fałszywych bogów. Będąc w łóżku, zwróć się do swego serca i wycisz się. Jakby to było, gdyby to była prawda? Czy możesz na to odpowiedzieć? Jeśli możesz na to odpowiedzieć, wtedy przeczytaj ten wers z pierwszego listu Jana. A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, to o co prosimy? Wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co poprosiliśmy. Jakaż to obietnica, jeśli wiemy, że nas słyszy? I czy ja nie wiem o tym, co słyszałem? Czy ja nie wiem o tym, co właśnie zrobiłem? W porządku. I to jest właśnie ten, o którym tu jest mowa. Czy ja naprawdę mogę uwierzyć w to, co sobie właśnie wyobraziłem? Mogę? Wtedy muszę wiedzieć, że jeśli pokładam zaufanie w tym, co jest moją wyobraźnią, wtedy wiem, że otrzymałem to. To już się dokonało. I teraz poczekaj na to. To się dokonało. Tak jak z przesyłką. Ja mam całkowitą pewność, że gdy coś zamówiłem, to przesyłka dotrze do mnie, więc ty zamawiasz, a potem czekasz. I to może być dostarczone jakąś dostawą powolną, może być ekspresem, może to być poczta lotnicza, ale to dotrze. Wizja dojrzewa. Jeśli wydaje ci się, że to długo trwa, to poczekaj, bo to jest już pewne i nie spóźni się wcale.